Pieskie życie, pogoda pod psem, jak pies z kotem. To zwroty, których używamy na co dzień. Psy zadomowione w języku to dowód na to, że towarzyszą nam od wieków. W Opolu psy będą rządzić przez cały weekend, bo rusza 35. jubileuszowa wystawa, przepraszam, 35. międzynarodowa wystawa psów Prasą. rasowych. Ze mną jest pan Grzegorz Weron, prezes związku kinologicznego w Polsce, oddział w Opolu, a także sędzia międzynarodowy. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ile psów Ile raz psów zjawi się na tej jubileuszowej 35. międzynarodowej wystawie w Opolu? 224 to taki krótko odpowiadając spośród 10 grup FCI, które mamy zgromadzone, czyli m.in. wśród owczarków, psów obrończych, terierów, jamników, szpiców, psów gończych, wyżłów, spanieli, psów do towarzystwa oraz hartów. Wystawa międzynarodowa wystawa rusza jutro, natomiast już dziś rozpoczęły się wydarzenia towarzyszące tej imprezie, między innymi wystawy klubowe. Jaka jest różnica między właśnie klubową wystawą a międzynarodową wystawą? Wystawa międzynarodowa przede wszystkim jest to prestiż, jest to wystawa, na której możemy otrzymać wniosek na międzynarodowego czempiona piękności. Wystawa klubowa jest to przegląd hodowlany, równie ważny, ale nie tak prestiżowy jak wystawa międzynarodowa. Y Psy do towarzystwa, to są te psy, które już dzisiaj prezentują się jurorom właśnie na tej wystawie klubowej. Jakie rasy do nich należą? Czy to są te najbardziej towarzyskie z psów, które dotrzymują właśnie towarzystwa nam od, od wielu, wielu lat, od wielu setek lat? Spośród tych psów możemy wymienić i te, które są dużymi rasami, takimi jak pudel królewski, ale jak i mała chihuahua, czyli takie, które, takie rasy, które człowiek upiększa na co dzień i są mu jak gdyby podległe, nie oddalając się od niego. Więc psy niekiedy bardzo mądre, ale również takie, które są piękne. Psy do towarzystwa. Na ile charakter psa powinien być zbieżny z charakterem jego właściciela? Czy, czy są pewne zależności? Ja wiem, że czasem można spotkać na przykład takie zabawne zdjęcia, gdzie... Właściciel upodabnia się wręcz fizycznie do swojego psa, czy też, nie wiem, charakterologicznie. Czy, czy jest jakaś tutaj, mówię, zależność i zbieżność? Mówi się, że człowiek y, szuka dopóki swojego psa, dopóki nie znajdzie, dopóty dopóki nie znajdzie odpowiedniego dla siebie stworzenia i wtedy faktycznie ma jakieś podobieństwo. Niejednokrotnie widziałem zdjęcia, które mówią, że... Y, Przedstawiały i osoby bardzo upadniające się do swoich psów i na odwrót. Ale przede wszystkim charakter, jeśli chodzi o psa, człowiek musi doskonale i starannie dobrać do swojej osobowości i możliwości w zapewnieniu mu jakichkolwiek wygód lub też czasu. A w jaki sposób właściciel też kształtuje charakter swojego psa? Na ile obowiązkiem właściciela jest takie wychowanie pupila, żeby. No, zachowywał się y, odpowiednio, żeby nie gryzł po kostkach. Umawiając jest to numer jeden w takim umownym, y, etycznym regulaminie. Y, wielką wagę należy przyłożyć do tego, aby psa odpowiednio wychować i wytresować, co tu dużo mówić. Y, pies musi się zachowywać, musi wiedzieć, y, kto jest jego przewodnikiem stada. On w swoim atawizmie, czyli y, w zachowaniu będzie zawsze dążył do tego, żeby wyprzedzić tego człowieka, ale my nie możemy pozwolić na to. Podczas wystawy właśnie ta cecha też będzie przez jurorów oceniana, tak? To jest przedmiotem oceny. Między innymi jego zachowanie i charakter, czyli reakcja na obcą osobę jak najbardziej. Nie można dopuścić do tego, że pies jest lękliwy lub nad wyraz agresywny. Te dwie cechy dyskwalifikują psa od razu. Ale wspominał Pan o tym, no, wystawa jest też takim konkursem piękności, czyli zwracają też Państwo uwagę na urodę psa. Chociaż ja jestem lajkiem, nie jestem też wielkim wielbicielem, wielką wielbicielką psów, więc mnie psy wydają się podobne. Widzę, że czasem jeden jest troszkę większy, troszkę mniejszy. Na co zwracają uwagę, jak Państwo je oceniają, bo zdaje się, że bardzo wiele aspektów oceniają juroży. Każdy pies, czyli każda rasa, którą, których mamy około 360 już w Międzynarodowej Federacji Technologicznej ma swój standard, tak zwany Wzorzec, do którego dany sędzia odwołuje się, zwracając uwagę na poszczególne punkty mówiące o. Między innymi o tym, jak ma, jak ma wyglądać anatomicznie, czyli jego budowa głowy, stosunek do y, całości ciała, y, jakie ma mieć kończyny, czy mają one mają być proste, jaka ma być w końcu jego sierść, umaszczenie. To są tak zwane pierwsze i podstawowe punkty, o których mówimy, i oczywiście zachowanie charakteru. Kto przychodzi na wystawy? Bo nie tylko właściciele y, psów, żeby je zaprezentować, żeby Państwo je mogli ocenić? Y czy to są miłośnicy psów, czy przychodzą też osoby, na przykład, żeby na wystawie zobaczyć, jaki pies do nich by pasował, a potem kupić właśnie tej, a nie innej rasy? Bardzo bym chciał, żeby tak było, żeby pierwszy kontakt osób, które mają zamiar zakupić sobie psa, był na wystawie. Ze względu na to, że tylko i wyłącznie w jak gdyby naturalnym środowisku każdy z nas może zaobserwować i zobaczyć, czy dana rasa będzie mu odpowiadała, a co najistotniejsze, porozmawiać z danym hodowcą, jak dana rasa się zachowuje, jak matka ewentualnych przestrzeniów, czy przyszłych szczenion wygląda, jak ojciec przyszłych szczenion wygląda, na co należy zwrócić uwagę i nie tylko u jednego hodowcy, bo umówmy się, że na danej wystawie w ilości raz, które mamy zgromadzone, jest kilka osobników, które możemy wziąć pod uwagę. Pan wspominał o 220 rasach, które pojawią się w Opolu, a teraz takie przykłady, mówię, nowych ras, których być może Opolanie nie, nie oglądali dotychczas, ras szczególnie dużych albo tych szczególnie malutkich, które zawsze zwracają uwagę, które na przykład te małe chyba się, pieski przede wszystkim na przykład dzieciom się podobają. Najbardziej. Tam mają swoich najwierniejszych fanów, bo lubią dzieci. Coś, co jest małego, puchatego i co ewentualnie przyciągnie ich wzrok. Ale możemy pooglądać na naszej wystawie rekordową ilość zgłoszonych, na przykład bernejskich psów pasterskich, co jest dla nas zadowalających, bo jest ich około 90 na ringu, to już nie... ale również i wilczarze irlandzkie, które są jednymi z najwyższych i największych psów, majestatycznych, pięknych, mądrych, ale te najmniejsze, jak toj moskiewski, toj rosyjski, czy też chihuahua krótko lub długowłosa. Wzbudzający zawsze entuzjazm buldog francuski, pekińczyk, to są takie psy, które dostają najwięcej owacji na różnego rodzaju finałach, które organizujemy. Oczywiście wśród raz rzadkich to Cirneco del Etna, który przyjechał aż z Norwegii do nas, ale również i ukraiński Odys, czy Terrier bez włosy. Jak bardzo wystawa jest też prestiżowa dla miasta? Dla miasta jest to wielkie wydarzenie. Nam przynajmniej o to chodzi, żeby przedstawić nie tylko Kynologię jako Związek Kynologiczny, ale również zaprosić do samego miasta. Wystawa organizowana jest po raz 35, więc wśród historii Kynologii jest to druga co do powołania jako wystawa międzynarodowa. Aby starać się o nominację na tak zwaną wystawę międzynarodową, trzeba. Złożyć wiele wniosków, również spełnić bardzo dużo warunków. My z roku na rok staramy się to robić i do tego stopnia, że mamy uznanie naprawdę w świecie technologii na najwyższym półce. To przygotowania do której wystawy już trwają? Wniosek o wystawę, którą już został złożony, żeby wszystko się odbyło w terminie? Na 2018 już jest złożony, także w tej chwili mamy już przyznaną na 2017 rok. Odbywa się. W tej chwili, w przededniu, w sumie jesteśmy międzynarodowej 2.16, na przygotowania trwają już na 2.18, więc cały czas coś jest w ruchu, w koło ale my się z tego cieszymy, bo lubimy to robić. Wystawa to święto, natomiast ta codzienność, wie, czego powinni, czy, czy czego my powinniśmy wymagać od właścicieli psów, kiedy idą ze swoim pupilem na spacer? Czy pies może sobie biec wolno, czy jednak powinien być na smyczy? Zwracanie uwagi nie jest przyjemne, ale czasem, kiedy ktoś na przykład boi się psa i ja na przykład mam tak, że pytam na przykład właściciela, czy może wziąć tego psa na smycz, no to słyszę na przykład w odpowiedzi on nie gryzie. Co mnie nie satysfakcjonuje, no i niepotrzebnie to rodzi takie konfliktowe sytuacje i budzi dyskomfort pani, a czego nie powinno być. Oczywiście każdy z nas powinien mieć taki kodeks etyczny, bo z jednej i z drugiej strony ta kultura jest wymagana. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby mieć zapiętego psa, jeżeli poruszamy się w mieście, w komunikacji. Są specjalne Miejsca, do których możemy psa spuścić, pójść i w sposób kontrolowany dać mu się wybiegać, dać mu się wyszaleć. Ale gdy jesteśmy na wielkim, wielkiej aglomeracji, jesteśmy zmuszeni do tego, żeby podporządkować się przepisom, które nas do tego zobligują. Pan wspominał, że to jest nawet że tak powiem, z korzyścią, czy dobre dla psa, tak? żeby on był. Zapięty, żeby jemu się także nic nie stało. Oczywiście jak najbardziej trzeba tego pilnować, ze względu tak jak mamy dzisiejsze miasto, szybkość, ulice, ruch, yy, mnogość samochodu. Yy, pies reaguje na różne bodźce. Może się w momencie przestraszyć, spłoszyć, a wtedy do tragedii jest bardzo blisko. 35. Jubileuszowa wystawa to, to jeden z jubileuszy, który, który Państwo świętują, drugi to jest 60-lecie państwa Związku. Równie ważny jubileusz. Jeszcze ważniejszy dla nas jako organizatorów, Związek Nasz Kinologiczny powstał w 1956 roku, z czego jesteśmy bardzo dumni. Jesteśmy jednym z najstarszych oddziałów terenowych w Polsce, który będzie świętował taki jubileusz i obchodzony jest on już w sobotę. Ze względu właśnie na ten jubileusz postaraliśmy się, aby wystawy, które trwają w Opolu w ten weekend, rozpoczęły się już od piątku. Więc serdecznie Państwa zapraszamy. A ile osób zrzesza Związek Opolski? Ponad 460 o 60 osób. Czy wszystkie te osoby to są właściciele psów rasowych, czy też może są osoby, które mają w, swojej, w swoim domu y, wielorasowca, czyli kundelka? Jak najbardziej. Są i tacy, i tacy. Zrzeszamy miłośników psów, i naprawdę nie jest to ważne, czy on ma pochodzenie, jest psem rasowym, co jest oczywiście istotą naszej technologii, ale jeżeli nasz członek ma dobre serce i przygarnie jakiegoś psa, który nie ma pochodzenia, czyli pomoże psu schroniskowemu, jest to dla nas również ważne. Proszę jeszcze powiedzieć, jakie są Pana ulubione psy? Moje ulubione psy, ja mam. Kocham wszystkie. Tak muszę państw, państwu i pani powiedzieć, że nie przechodzę obojętnie obok żadnego z psów. E, musi być ten poczucie i jak gdyby oddziaływanie na siebie. Dla mnie każdy czworonok i nieważne czy jest to pies, czy jest to kot, jest równie istotny. Oczywiście, że mam swoje jakieś takie priorytetowe psy. E, najbardziej na świecie chyba kocham gończe polskie. Bardzo dziękuję za rozmowę, a tych, którzy psy lubią, albo tych, którzy zastanawiają się nad wyborem psa, zapraszamy serdecznie na wystawę przez cały weekend, 35. jubileuszowa wystawa międzynarodowa psów rasowych. Tak jest, serdecznie Państwa zapraszamy i mamy nadzieję, że się spotkamy, a Państwo odnajdą swoją wielką miłość w czworonogu. Dziękuję za rozmowę, dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.